Zadanie pierwsze, liczba 5 do 8 razy 16 do minus 2 jest równa. Okej, co możemy tutaj zrobić? Liczenie 5 do 8 wydaje się być nietrafioną ideą, ponieważ jest to bardzo duża liczba, więc wydaje mi się, że lepiej to zrobić nieco sprytniejszy sposób. A więc tak, możemy przepisać 5 do 8, z 16 możemy zrobić 2 do potęgi czwartej, no i oczywiście minus 2 zostaje bez zmian. Następnie wykorzystamy fakt, że potęgowanie potęgi powoduje, że te potęgi się ze sobą wymnażają, czyli mamy wtedy 2 do minus 8. Kolejna własność, jaką możemy zastosować, jest taka, że jeśli mamy potęgę ujemną, wtedy tą liczbę możemy odwrócić do góry nogami. Zatem z dwójki robimy jedną drugą, tutaj usuwamy sobie minusa, no i w tym momencie możemy sobie, ze względu na to, że tu jest ósemka i tu jest ósemka, wprowadzić to pod jeden wspólny nawias, całość będzie do potęgi ósmej, a więc mamy tutaj 5 drugich do potęgi ósmej, czyli odpowiedź A jest tą właściwą. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.